Lublin 8 kwietnia 2019 roku, dzień po referendum na temat przyszłości Górek Czechowskich. Jesteśmy właśnie w Górkach Czechowskich, na przedwiośniu. Tak wyglądają Górki Czechowskie. A jak chcecie Państwo zobaczyć, jakby wyglądały przy wiążącym wyniku referendum, zapraszam na Paganiniego 23. Dziękuję. W imieniu własnym Porozumienia Obrony Lublina, Lubelskiego Armu Smogowego, większości Nowej Rady Dzielnicy Czechów Południowy, tym osobom, które powstrzymały się od udziału w skażonym nieprawidłowościami i nieprawością pierwszym w historii Lublina akcie demokracji bezpośredniej, tym, którzy wzięli udział i głosowali na nie, również dziękuję. Bo był to akt jednoznacznej, negatywnej oceny pytania referendalnego. Ale te szczególne podziękowania należą się tym, którzy, którzy odstąpili od udziału, i tym mieszkańcom Czechowa, i tym bliższym sąsiadom, a przede wszystkim tym naszym dalekim krewnym z innych dzielnic, którzy poważnie potraktowali. Tę prośbę, ten apel zbojkotowali. Referendum, między innymi ze względu na to, że zostaliśmy jako mieszkańcy zostawieni całkowicie na pastwę dewelo układu, politycznego dewelo układu. Ci z Państwa, którzy obserwowali bacznie całą kampanię referendalną, doskonale wiedzą, że samorząd zreiterował, czy też abdykował ze swoich powinności. Że przedstawiciele takich organów jak policja czy też sądownictwo również abdykowali w obliczu mających miejsce różnych nieprawidłowości. Wiemy również, że dwa kolejne podpalenia były celowymi działaniami profesjonalisty. Toczy się w tym zakresie postępowanie policji w kierunku przestępstwa umyślnego podpalenia. Drodzy państwo, no cóż, może jeszcze raz zobaczcie jak wyglądają górki Czechowskie na przedwiośniu i zróbcie sobie wycieczkę na Paganiniego 23, dzielnica Czechów Południowy i zobaczcie jak mogłyby wyglądać gdyby wynik referendum był wiążący. Do tematu zapewne powrócimy jeszcze wielokrotnie. Pogoda sprzyja przyrodzie, pogoda sprzyja naszym nastrojom. Do usłyszenia, do zobaczenia. Andrzej Filipowicz, lubelski Aran Smogowy, porozumienie obrony Lublina, członek Rady Dzielnicy Czechów Południowych.